Witam Państwa w Centrum Przyrodniczym. Znajdujemy się na naszej nowej wystawie Zoom. Dziś przybliżymy Państwu wybrane globalne katastrofy ekologiczne, a zajmiemy się głównie trzęsieniami ziemi i wybuchami wulkanów. Trzęsienie ziemi to drgania skrupy ziemskiej. Te, które rozchodzą się wewnątrz, nazywamy falami sejsmicznymi. Trzęsienia ziemi mają różną genezę. Mogą powstawać na skutek ruchów płyt tektonicznych, ale także na skutek zapadania się stropów jaskiń albo wyrobisk kopalnych, czyli tak zwane tąpnięcia. Do częstych przyczyn trzęsień ziemi zaliczamy także wybuchy wulkanów. Gwałtowne erupcje wulkanów są bardzo niebezpieczne dla ludzi. Potoki lawy, popioły, gazy i lawiny materiału skalnego mogą zabijać setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy osób. Jak podaje Misioka Ku w swojej książce Przyszłość ludzkości, 75 tysięcy lat temu w Indonezji wybuchł superwulkan Toba, który sprawił, że ludzkość prawie wyginęła. Ten wulkan wyrzucił w powietrze niewyobrażalne ilości pyłów i gazów, które dotarły aż do Afryki. To spowodowało, że na Ziemię docierały mniejsze ilości promieni słonecznych, przez co zapanowała wulkaniczna zima, która również przyczyniła się do masowych wyginięć. Na szczęście nie wszystkie wulkany są tak niebezpieczne. Dziś pokażemy Państwu, jak w domowym zaciszu zrobić mini wulkany. Teraz przechodzimy do tworzenia mini wulkanów. Potrzebna do tego będzie mąka, sól i woda, a także jakieś naczynie. My mamy tutaj takie naczynie w kształcie wulkanu. Teraz składniki wsypujemy, wlewamy wodę i wszystko mieszamy. Możemy ulepić taki lejek w kształcie wulkanu, a później go pomalować farbami. Gdy nasze wulkany już są gotowe, przechodzimy do eksperymentu. Wybuchający wulkan. Co potrzebujemy? Sodę oczyszczoną, ocet, kwasek cytrynowy. Możemy użyć również płynu do mycia naczyń. My tutaj przedstawimy Wam dwie wersje. Jedną, w której użyjemy kwasku cytrynowego oraz drugą, w której użyjemy octu. Gotowi? Zaczynamy. Ja zacznę tutaj od wersji z kwaskiem cytrynowym. Ja natomiast wykonam wersję z płynem do naczyń, octem oraz sodą oczyszczoną. I czekamy na efekt. Erupcja wulkanu powstała dzięki dwutlenkowi węgla, który powstał w reakcji połączenia sody oczyszczonej z kwaskiem cytrynowym bądź z octem. Teraz mamy jeszcze jedną krótszą wersję wybuchów. Będą to wybuchy kolorowe. Do naczyń nasypujemy sody oczyszczonej plus barwniki. Gdy już mamy gotowe naczynia, wszystko zalewamy octem. Zobaczcie, jaki zjawiskowy efekt powstał. Magia kolorów. Jako ciekawostkę dodam, że wielkim mitem jest to, że wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż człowiek. Trzęsienia ziemi mogą powodować tsunami. Jesteście ciekawi, jak zrobić takie tsunami? To posłuchajcie. Potrzebujemy wodę, barwnik i olej. I teraz uwaga. Mieszamy wodę z barwnikiem. Gdy mamy połączony barwnik z wodą, przelewamy tę wodę do naszej butelki. Następnie dodajemy olej. I teraz wszystko zakręcamy. I zobaczcie, nasze mini tsunami jest gotowe. Wulkany kształtują się nad tak zwanymi plamami gorąca. Największa plama gorąca znajduje się w Parku Narodowym Yellowstone w USA. To dzięki niej możemy oglądać takie wielkie gejzery. Dziś zobaczymy, jak zrobić w domowym zaciszu gejzer. Do doświadczenia potrzebujemy tonik, mentosy, światło UV. Gotowi? Zaczynamy! Czy wiecie, że jedna z największych fal tsunami, jakie zarejestrowano, pojawiła się w Alasce w 1958 roku? Na skutek trzęsienia ziemi odłamały się potężne ilości lodu, które wpadły do wody i wywołały ogromną falę.
Dotarła ona do gór otaczających zatokę i wzpięła się na wysokość 520 metrów, czyli prawie tak wysoko jak dwie wieże Eiffla ustawione jedna na drugiej.